Nie żyje Stanisława Łozińska. Poznaliśmy termin walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Rewelacyjna zabawa podczas półkolonii. Paulina Łoszewska, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości telewizji KTK. 8 sierpnia zmarła Stanisława Łozińska, zasłużona mieszkanka Kętrzyna, poetka, nauczycielka, działaczka społeczna, miłośniczka zwierząt. Przez swoich uczniów była nazywana Laurą. Stanisława Łozińska urodziła się w 1938 roku w Harcie w województwie podkarpackim. Swoje życie związała z Kętrzynem, w którym pracowała i wychowała kilka pokoleń, ucząc języka polskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Sama również pisała poezję, felietony i fraszki. Stworzyła m.in. tekst hymnu Kętrzyna do rockowej muzyki zespołu Dr. Watt. Laura, bo tak nazywali ją jej uczniowie, dała się poznać również jako samorządowiec. W latach 1998-2002 była radną Rady Miejskiej trzeciej kadencji oraz członkinią zarządu miasta Kętrzyn. W 2010 roku Stanisława Łozińska została uhonorowana tytułem Zasłużony dla miasta Kętrzyna, a tych zasług było niemało. Przez wiele lat była nauczycielką języka polskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Wojciecha Kętrzyna. Pracę w Starym Ogólniaku rozpoczęła w 1960 roku. W ramach swojej pracy zawodowej prowadziła w szkole koła recytatorskie, poetyckie, teatralne, a nawet kabaret. Stanisława Łozińska otrzymała wiele nagród za swoją twórczość literacką. W 1996 roku napisała tekst do hymnu o Kętrzynie, do którego muzykę stworzyli muzycy rockowej grupy Dr. Watt. Wtedy w szeregach grupy występował syn pani Stanisławy, Adam Łoziński. Przez lata stworzyła mnóstwo wierszy, felietonów, reportaży z podróży, recenzji i artykułów. W 1996 roku, po przejściu na emeryturę, poświęciła się swojej kolejnej miłości – zwierzętom. Niezwykle wrażliwa na krzywdę naszych małych przyjaciół, była jedną z założycielek Kętrzyńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Kilkanaście lat pełniła funkcję jego prezesa. Pracowała z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Przez 5 lat społecznie prowadziła w Kętrzynie schronisko dla bezdomnych zwierząt. W 2010 roku została laureatką konkursu Telewizji Polskiej Opowiedz nam swoją historię i wystąpiła w telewizyjnym programie. Była aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Kętrzyna. Często można było ją spotkać wśród klombów przy domu handlowym Ilona, gdzie społecznie pielęgnowała kwiaty. Zmarła 8 sierpnia 2022 roku w wieku 84 lat. Do końca swego życia była aktywną społecznie działaczką, pisarką i opiekunką zwierząt. Znamy termin walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. Odbędzie się ono w częściach w dniach od 5 do 9 września. Częściowe walne zgromadzenie osiedla Moniuszki odbędzie się w poniedziałek, 5 września, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4. Kolejne spotkania zaplanowane są w następujących terminach. Osiedle Sikorskiego, wtorek, 6 września, aula Szkoły Podstawowej nr 1. Osiedle Piastowskie, środa, 7 września, hala sportowa Mosir. Osiedle Reszel, czwartek, 8 września, hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3. 3 w Reszlu, osiedle Korsze, piątek, 9 września, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach. Początek wszystkich spotkań o godzinie 16:30. Już za chwilę na naszej antenie kolejny odcinek Biuletynu Spółdzielczego. O bieżących sprawach dotyczących spółdzielni porozmawiam z prezesem Arkadiuszem Książkiem. Po raz pierwszy w kętrzyńskim amfiteatrze duet, którego tworzą dwaj muzycy o zupełnie różnym stylu, wrażliwościach i osobowościach. Mowa o Kubie Karasiu i Piotrze Roguckim, którzy w ostatnią sobotę wprowadzili zebranych słuchaczy w świat alternatywnego popu.
Kolejne emocje w amfiteatrze w najbliższą sobotę. W podróż muzyczną do lat 70. i 80. zabierze nas zespół Happy End, autorzy niezapomnianego przeboju Jak się masz, kochanie. O tym, że lato w Kętrzynie nie musi być nudne, przekonują dzieci, które zadecydowały się spędzić pół kolonie w swoim mieście. W szkole podstawowej numer 3 zakończył się właśnie pełen wrażeń wypoczynek. Półkolonie letnie w kętrzyńskich szkołach zorganizowało miasto Kętrzyn. Pierwsza tura odbyła się w dniach 4-15 lipca w Jedynce, a druga tura w dniach 1-12 sierpnia w Trójce. Jedno jest pewne, na dzieci czekały niesamowite atrakcje i przygody. Z kamerą towarzyszyliśmy dzieciom podczas szaleństw na basenie. Oczywiście wrażeń w ciągu 2 tygodni było o wiele więcej, czym uczestnicy półkolonii chętnie się z nami podzielili. Byliśmy w zoo, w Wilczym Szańcu, w kinie, cały czas coś robimy. Też byliśmy na skateparku, w kinie. Cały czas nam pogoda dopisuje, więc nie było tak, że padał deszcz, że coś nie robiliśmy. Bardzo mi się podoba, panie są bardzo miłe i bardzo lubię spędzać tu czas. Tu jest fajnie, będę się cały czas zapisywał, mam kolegę z przedszkola i ze szkoły, no i mi się tu podoba. Lubię chodzić na basen i na inne atrakcje. Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba, fajnie spędzamy czas. Panie bardzo fajnie robią dla nas atrakcje. Tak jak na przykład teraz jesteśmy na basenie i byliśmy w bardzo dużych miejscach. Tak naprawdę byliśmy bardzo, bardzo, że tak powiem, dużo podróżowaliśmy, bo każdy organizował, znaczy panie organizowały różne wycieczki i w ogóle. No i naprawdę bardzo mi się podobało. Mi się ogólnie podobało jazda samochodem wojskowym. Fajne też było odwiedzenie zwierzogrodu. Widzieliśmy różne ciekawe zwierzęta. No i tu na basenie też jest fajnie. Najbardziej mi się podobało, kiedy jeździliśmy tym takim autem wojskowym. Mam na imię Swiedłana i bardzo mi się podobają wycieczki, na jakie idziemy, bo ja jestem tutaj krótko. A o przyjaciółach, jak mam powiedzieć, to mam najlepszą jedną to przyjaciółkę. Byliśmy już w Wilczym Szańcu, byliśmy też na u zwierząt, takim mini zoo. Byliśmy już nawet 4 razy na basenie, dużo razy też zwiedzaliśmy różne miejsca. Co dobre, szybko się kończy. Pozostają jednak wspomnienia o nowych przyjaźniach, miłych paniach i wielu atrakcjach, które zostały przygotowane podczas letniego wypoczynku w mieście. Prawie 2 lata temu Mariola Waraksa jak zwykle przebywała w swojej ukochanej pracy w przedszkolu. Do domu jednak już nie wróciła, za to trafiła do szpitala. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie. Ona jednak postanowiła walczyć dla swoich córek i wnuków. Potrzebuje jednak naszej pomocy. Mamo, wróć, błagały jej córki, gdy kobieta przechodziła ciężką operację mózgu. Do tych chwil wraca Agnieszka Waraksa. Moja mama prawie już 2 lata temu miała, nie wiem, czy nazwać to wypadkiem, pęk mamie tętniach mózgu, była w pracy. Została przewieziona karetką do szpitala w Olsztynie, gdzie przeszła 2 operacje mózgu. Była w śpiączce, generalnie bez szans na wyjście ze śpiączki.
Mamy stan był określany jako wegetatywny, bez logicznego myślenia, z brakiem świadomości, z brakiem kontaktu. Została wysłana do zakładu opiekuńczo-leczniczego, gdzie przebywała ponad rok, również jako osoba skreślona z jakimikolwiek szansami na wyjście z tego stanu. Siostry jednak nie poddawały się i wbrew wyrokom lekarzy wierzyły, że ich mama wróci w pełni zdrowa. Szukałyśmy ośrodka, kliniki, która by mamę przyjęła, ośrodka neurorehabilitacji, aczkolwiek mama była odrzucana z racji tego, że jest pod respiratorem i jakby mówili w odpowiedzi, że nie mogą jej przyjąć, ponieważ osoba z respiratorem się nie rehabilituje. No i też jak widzieli właśnie wpis mamy w tych papierach medycznych, że jest w stan wegetatywny, to nikt nie chciał się podjąć. Cud wydarzył się na początku tego roku. Okazało się, że znalazł się ośrodek, który podjął się dalszego leczenia pani Marioli. Bardzo podobała mi się postawa pani Kasi, pana Pawła, gdyż na podstawie papierów powiedzieli, że są w stanie podjąć rehabilitację, ale chcą mamy zobaczyć. I tutaj ja troszeczkę przeżywałam to bardzo, bo pomyślałam sobie, pojadą, zobaczą, mama śpi, nie reaguje, no to na pewno nie wezmą. Byłam troszeczkę tam podłamana, no ale dostałam telefon i tutaj była ogromna radość, bo pojechali do mamy i powiedzieli, że są właśnie z ośrodka, że córki chcą zabrać na rehabilitację. Mama się popłakała i pan Paweł dzwoni, mówi, że jest 100% pewny, że jest świadoma, tylko po prostu została lekami usypiana. I więc poprosiliśmy tam w Zolu, żeby zeszli z tych leków i 10 marca mama już została przewieziona do tego nowego ośrodka w Zdunkach. Też był ogromny stres, bo niby niedaleko, bo to parę kilometrów od Ełku, ale jednak przejazd karetką w takim stanie. Nas straszyli wcześniej, że nie możemy mamy przenieść, ponieważ nie przeżyje transportu. Mama transport naprawdę zniosła idealnie, można powiedzieć. No i był taki też ogromny stres. Wracaliśmy z siostrą właśnie z ośrodka. I stres dopiero minął, kiedy chyba po godzinie 21 dostałam telefon pielęgniarki. Najpierw oczywiście był strach, że o tej porze dzwoni, a pani pielęgniarka dzwoni powiedzieć właśnie, że wszystko jest w porządku, że mama jest spokojna, że na początku trochę się denerwowała, więc pani po nią posiedziała dłużej, no i że zasnęła. To było takie miłe i wtedy właśnie dotarło do mnie, że mama jest w dobrym miejscu. Wraz z nadzieją pojawiła się obawa, czy uda się udźwignąć koszty pobytu na rehabilitacji. Miesięcznie jest to blisko 40 tysięcy złotych. Jednak jak przekonuje córka pani Marioli, postępy w zdrowieniu jej mamy sprawiają, że jest zdeterminowana, by zdobyć potrzebne finanse. My możemy w tym pomóc. Generalnie już w zeszłym roku, gdy szukałam ośrodka, założyłam na Facebooku taką grupę Mamo Wróć, licytację naszej mamy, gdzie mnóstwo osób się zaangażowało, za co bardzo dziękuję. Wystawiamy różne przedmioty, od książek po jakieś oferty, od kosmetyczek. Ja wystawiam jakieś jazdy konne ze swojej stajni. No i w ten sposób działamy. Mnóstwo ludzi się zaangażowało, mnóstwo ludzi wystawiało, naprawdę licytacje aż przyrosły nasze oczekiwania, bo były to nawet jakieś tam wycieczki, które schodziły za fajne sumy. Organizowaliśmy różne, nawet takie małe festyny, czy to w stajni, czy gdzieś tutaj w Kętrzynie. Otrzymaliśmy ogromną pomoc od ludzi, natomiast no, te środki już jakby zostały wykorzystane. I teraz no, zaczynamy od nowa, dalej zbieramy. Nie wiemy, jak długo nam się zbierać, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby mama była tam jak najdłużej. Chcemy, żeby wróciła do domu po prostu w jak najlepszym stanie, żeby mama czuła się bardziej komfortowo. A no, tam ma naprawdę idealną opiekę i po prostu możliwości, żeby może nie tyle stanąć na nogi, ale no, żeby normalnie jakoś tam funkcjonować. Grupa na Facebooku pod nazwą Mamo Wróć, licytacje dla naszej mamy cały czas funkcjonuje. Na portalu zrzutka.pl pod hasłem Rehabilitacja Mamy można wpłacić dowolną kwotę. Wszyscy możemy sprawić, że pani Mariola w końcu wróci do swoich dzieci. Lekka komedia, zabawne dialogi, brawurowe wykonanie to cechy, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Mowa o spektaklu Siostrzyczki w wykonaniu lokalnych aktorów skupionych przy teatrze u przyjaciół.
Po 2 latach przerwy scena znowu została otwarta dla aktorów. Tę wolność wykorzystali lokalni artyści z Teatru U Przyjaciół, którzy dla swojej publiczności zaserwowali salwę dobrej zabawy. Na scenie pojawili się debiutanci i aktorzy z kilkuletnim stażem. Połączyła ich miłość do grania na scenie. Od maleńkości zawsze mnie to bardzo interesowało. Granie, już w podstawówce grałam w przedstawieniu Balladyna, Alinę grałam. Spoglądałam przez piękne okienko. Zainteresowania zawsze były. Natomiast tutaj na zaproszenie koleżanki z zespołu Ady Mięsiak wystąpiłam. Zostałam zaproszona. To jest mój pierwszy występ na scenie. To jest po prostu moja pierwsza premiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Ksiądz? Co? Ksiądz. Proszę księdza, to o nią chodzi. O nią? O mnie? Chcecie mi dać ostatnie namaszczenie, czy co? To chyba jakaś pomyłka. Nie widzę żadnych oznak. O co to chodzi? Marysia prosiła mnie o pomoc w kwestii opętania. Zajmuję się już przed nami. No czy wam już zupełnie odbił? Spokojnie, tu nic się nie dzieje. My tylko chcemy ci pomóc. Komedia pod tytułem Siostrzyczki powstała na podstawie sztuki Ruby Bearden. Jest to zabawna historia o 4 siostrach przychodzących z odsieczą 5, o której myślą, że ma problem z alkoholem. Siostrzyczki do pomagania raczej kiepsko się nadają i zamiast pomagać, sieją chaos i zniszczenie. Reżyserią i opieką artystyczną zajęła się Natalia Lisicka. Grupa działa od 2013 roku. Powstała z inicjatywy aktora Dariana Wiesnera. Później kilku innych instruktorów prowadziło zajęcia. No i w tym roku przypałętałam się ja i postanowiliśmy zrobić wspólnie z aktorami lekką komedię autorstwa Ruby Bearden pod tytułem Siostrzyczki z piekła rodem. Zobaczymy 3 postaci żeńskie i 6 postaci żeńskich i 3 męskie. Skąd pomysł? No w tych trudnych czasach. Trochę radości, uśmiechu. Mamy nadzieję, że się spodoba, że będzie wesoło. Kętrzyńska publiczność nagrodziła występ lokalnych aktorów owacjami na stojąco. Jeszcze po spektaklu gratulacjom nie było końca. Tak się cieszymy, że mogliśmy się już spotkać. Tyle pracy teraz to włożyliśmy. Ta pandemia nas powstrzymała, nie było spotkań. A teraz bardzo się cieszymy, bo mamy nadzieję, że nam wyszło, że wszystkim się podobało. Był stres, teraz idziemy się wszyscy spotkać i myślę, że dopiero teraz, bo aż się głos trzęsie, bo nie spodziewałam się, że w ogóle tyle ludzi przyjdzie i tyle gratulacji dla nas będzie. Natalka jest wspaniała, tak nami się świetnie opiekowała i wszyscy włożyliśmy tyle pracy od siebie, także cieszę się, że to wyszło. Nie było wpadek, to znaczy jest to komedia, więc mogliśmy improwizować. Więc jeżeli gdzieś któraś coś się przesunęło, to improwizowaliśmy. Także nie szło tego zauważyć, na szczęście. Nawet ten taniec, który był, on nie miał być zsynchronizowany. Miałyśmy się mylić, bo w końcu po latach go tańczyłyśmy. Także wszystko było okej. Okay. W spektaklu wystąpili Ada Mięsiak, Barbara Łuckiewicz, Helena Szymkiewicz, Urszula Żyżyk, Maja Zielińska, Dorota Gawerska, Mariusz Hartel, Kazimierz Lewanowicz i Jan Zalewski. Swoje zdrowie piją, a nasze rujnują. Siostrzyczki z piekła rodem. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.